To witamy jeszcze raz serdecznie. Dzień dobry, dziękujemy bardzo, że zgodziła się Dzień Pani dobry. dołączyć na nasz zlot jako gość specjalny. Jest nam bardzo miło. Mnie także. Przygotowaliśmy sobie oczywiście pytania wcześniej, dużo wcześniej. I może zaczniemy od takiego pytania, które jest u nas sztandarowe po prostu. Zawsze je zadajemy. Czy gdy dostała Pani propozycję pracy na planie przy Żyduli 2, to czy Pani miała jakieś wątpliwości, czy to było po prostu taki powrót wyczekiwany po latach? Oczywiście bardzo, bardzo się ucieszyłam. Ja, jak tylko usłyszałam, że będzie robiona przygoda, to bardzo, bardzo chciałam wrócić. Ponieważ z wszystkich seriali, w których tak naprawdę grałam i tych TVN-owskich przede wszystkim, w sumie troszeczkę podobnych do siebie, ten jest najbardziej komediowy i ta rola jest bardzo komediowa i bardzo, bardzo lubię się wcielać w Gośkę Poznachowską, bo jest szalona i sprawia mi to dużą radość i przyjemność i mam z tego ogromny fan, więc bardzo się ucieszyłam i bardzo chciałam wrócić. Super, świetnie. My też się bardzo cieszymy, że Gośka wróciła, a nawet bardziej ta jej postać została rozbudowana, bo wcześniej ona głównie była po drugiej stronie słuchawki, gdy Violetta z nią rozmawiała. Dokładnie, dokładnie. Znaczy, no mam nadzieję, że ona będzie nadal rozbudowywana i jej wątek będzie gdzieś tam zataczał własne koło i aczkolwiek wydaje mi się, że najfajniej, najśmieszniej jest, jak Wiolka z Gośką są jednak razem. I to jest taki, zwłaszcza teraz, jak Gośka trochę ją udaje, to naprawdę jest mnóstwo bardzo śmiesznych sytuacji, gdzie ludzie nas w jakiś sposób mylą i mają takie o. Więc generalnie my też mamy z tego bardzo dużą radość. Super. A czy oglądała Pani Brzydule 1 i czy ogląda Pani teraz Brzydule 2? Powiem szczerze, że miałam troszeczkę więcej czasu, żeby oglądać Brzydule 1. Brzyduli 2 jednak nie mam czasu oglądać, czasami sporadycznie zajrzę. Natomiast no, gram też w serialu Zakochani po uszy i ten serial jest realizowany w Krakowie, więc dosyć często tam jeżdżę. Oprócz tego mam dwójkę małych dzieci, dom i różne inne projekty, więc jest ciężko usiąść przed telewizorem, powiem szczerze. Rozumiem. Pewnie później po prostu znajdzie się taki czas, gdzie będzie można zasiąść i obejrzeć tą historię jakby całą, pochłonąć. Tak, na playerze. Tak, dokładnie, tak. Napiję się herbaty, przepraszam, nie miałam czasu. Nie ma problemu, to w takim razie też się napiję wody. A czy jest Pani podobna w życiu trochę, chociaż w jakimś stopniu do Gośki? No chyba nie. To znaczy, ja myślę, że ja mam dosyć duże poczucie humoru i takie dosyć zwariowane podejście, wyluzowane do wielu, wielu spraw i nie napinam się jakoś specjalnie w życiu. Jestem raczej podchodzę, staram się myśleć pozytywnie i podchodzić do życia tak bardzo na luzie, natomiast no, Gośka jest dosyć specyficzna i też taka bardzo interesowna, powiedziałabym. Ja taka absolutnie nie jestem. A czy jeśli miałaby Pani się zaprzyjaźnić z Gośką, to czy może by coś zaiskrzyło, czy raczej nie? No na pewno gdzieś tam pewne rzeczy nas łączą, więc może. A właśnie, a propos scen właśnie z Małgorzatą Sochą, czy często jest tak, że te wspólne sceny powodują tak ogromny śmiech, że trzeba je przerwać, bądź też teksty Violetty, czy nawet Gośki są w jakimś sensie tak bardzo śmieszne, że trzeba coś nagrywać jeszcze raz, czy ta współpraca jest taka bardzo udana i płynna, czy
Czy łatwo jest po prostu współpracować ze sobą w tych rolach? Bardzo. Ja myślę, że sekret komedii tkwi w tym, że jest się bardzo poważnym w tym, co się robi i robimy pewne rzeczy bardzo, bardzo na poważnie. Więc oczywiście jest czas na śmiech na planie, natomiast kiedy już gramy i jesteśmy tymi postaciami, to one są śmiertelnie poważne w tym, co robią, więc no czasami oczywiście się gotujemy, to jest normalne, ale żeby to wypadło śmiesznie, my musimy to zagrać na poważnie, o tak. Rozumiem. A czy często się zdarza, że są jakieś sytuacyjne po prostu teksty, które później są dodane do scenariusza, ewentualnie jakieś sceny, czy po prostu pomysły, które na bieżąco powstają, czy raczej to już jest takie bardziej ścisłe? Myślę, że tak było bardziej przy pierwszej Bredurii, kiedy te postaci gdzieś tam, szczególnie ta postać Wiolki się gdzieś tam tworzyła i w zasadzie ten pomysł na te jej teksty gdzieś tam się rodził w międzyczasie i był taki pogłębiany. Tutaj te teksty są bardzo w bardzo określony sposób napisane i gdzieś tam chyba bardziej się w tej chwili ich trzymamy, bo no, ktoś jest autorem scenariusza, ktoś odpowiada za te słowa i one są tak pogmatwane i tak w taki sposób napisane, że trzeba ich się nauczyć na pamięć, żeby to w ogóle wyszło. Tak. Czasami na pewno gdzieś tam się doda pewne rzeczy, ale jednak trzymamy się scenariusza. Akurat w przypadku naszych scen, nie wiem jak jest zresztą. No tak, to rozumiem to właśnie, no bo te teksty jednak wymagają w ogóle skupienia, żeby je tak przeinaczyć. Tak, bardzo. To przede wszystkim. A czy Gośka Poznachowska ma jakiś związek z Gośką z Prosto w serce? Czy to był celowy zabieg, jeśli chodzi o imiona? Czy one były w jakiś sposób połączone? Czy to totalnie były dwa różne seriale z inną ekipą? Scenarzystów, reżyserów i tak dalej. Gośka Poznachowska była pierwsza, Brzydula była pierwsza i ja powiem szczerze, że dosyć długo brałam udział w castingach do roli Wiolki. Tą rolę, jak wiem, dostałam Małgosia Socha i świetnie ją zagrała. Natomiast w następnym serialu po Brzyduli, który robił TVN, no, mi przypadła rola takiej chyba najbardziej komediowej w tym serialu roli. I może to był celowy zabieg, tego nie wiem, natomiast gdzieś tam na pewno to było pokłosie tego, co grałam w Brzyduli. I myślę, że stąd też się wziął pomysł po pierwsze na taką, a nie inną postać, a po drugie na mnie. Rozumiem, no bo jednak jak oglądaliśmy właśnie Prosto w serce, to jednak były widoczne takie chociaż drobne podobieństwa do Gośki, nawet czasami w strojach i mi na przykład się to bardzo przyjemnie oglądało, bo miałam tak jakby troszeczkę Brzyduli. Bardzo ubolewamy nad tym, że teraz nie można oglądać Prosto w serce na playerze, bo licencja się skończyła, aczkolwiek jeszcze zdążyliśmy jednym tchem. Ja też bardzo lubiłam tą postać ona gdzieś tam może miała podobne cechy komediowości, natomiast na pewno to była taka łagodniejsza postać i jednak dobra dziewczyna z dobrym sercem. Natomiast tutaj to jest taka trochę żmijka. Tak. Przynajmniej teraz, co widzimy w telewizji, to widać właśnie, że Gośka jest taka niezbyt przyjemna w takim sensie, że... No jest interesowna, dba o siebie najbardziej, jest egoistką. Dokładnie, to bardzo. Jeszcze bardziej niż Wiola. A czy woli pani plan Zakochanych po uszy, czy Brzyduli? Ja nie mogę tak porównywać tego, absolutnie. No, jeśli chodzi o Brzydulę, to rzeczywiście
i stroje, cały entourage i w ogóle no, to, co gramy, jest bardzo śmieszne i zabawne i fajnie, fajnie się to robi, bo to jest kompletnie inne od tego wszystkiego, co jest dookoła. Natomiast w Zakochanych też gram bardzo złą postać, ale kompletnie, kompletnie inną, zupełnie, zupełnie niekomediową i no i jest kompletnie inaczej. Tam jeżdżę, jestem daleko od domu, jestem totalnie wyjęta z tych spraw domowych, więc to też ma duży... gdzieś tam psychicznie odpoczywam, o tak mogę powiedzieć. Na planie w Krakowie jest bardzo przyjemnie, ekipa jest bardzo taka... Tam jest taki spokój i taki luz i jest tak trochę po krakowsku. Natomiast tutaj wiadomo, jest troszeczkę inaczej, jesteśmy wszyscy w mieście, w którym żyjemy. Wpadamy, wypadamy, to wszystko dzieje się jednak w Warszawie, więc jest inaczej. No tak, tak, tak. No jest rozdźwięk. Właśnie nawet w postaciach. Negatywna postać, a komediowa, mimo że jest nieco negatywna, to już całkiem inna bajka. Cieszę się, że są zupełnie różne w takim razie. Właśnie miałam o to zapytać właśnie, czy fajnie jest właśnie grać takie dwie różne postacie, ale wydaje mi się, że pewnie tak, bo można się wykazać na dwóch liniach. Na pewno, jeszcze jakaś dobra by się przydała. aczkolwiek te złe postaci, one mają określony charakter i to się ciekawiej gra. Nie są mdłe. Zawsze można znaleźć jakiś taki większy koloryt i gdzieś tam pogrzebać. Mimo tego, że to są seriale to takie codzienne, to można się tym pobawić. No teoretycznie seriale codzienne, ale wydaje mi się, że to są jednak o wiele lepsze seriale niż te takie bardzo wieloodcinkowe, które się dłużą. Ale one są po prostu ciekawsze. Tak mi się wydaje, że teraz TVN postawił bardzo rzeczywiście na jakość tych seriali. Przyjemnie się je ogląda po prostu. To jest mi bardzo miłe w takim razie. No, to są jakieś tam zamknięte seriale. One są określone, tak, gdzieś tam jest plan na to, co tam się wydarzy, więc też inaczej się na pewno to pisze. Tak, tak, to właśnie widać, przyjemnie się po prostu ogląda. A czy pamięta Pani może w jaki sposób, czy w ogóle to było ujęte w scenariuszu, jeszcze w Brzyduli 1 lub w jakiejś księdze, o której słyszeliśmy, Biblia Brzyduli, która była ponoć na początku właśnie kręcenia dwójki, czy było ujęte, jak w ogóle Gośka poznała się z Wiolką, jak do tego doszło, bo w Brzyduli 1 nie wiem, czy to było jasno określone. Czy one na siebie jakoś wpadły? Nie, one chyba były po prostu takimi przyjaciółkami z jakiegoś... Znaczy nie jest to określone w tej Biblii Brzyduli. Natomiast ja myślę, że... Znaczy tak to gramy i tak postanowiłyśmy, że to są przyjaciółki, które znają się od bardzo, bardzo dawna, z takich bardzo dawnych lat, kiedy jedna i druga nie miała niczego. Niczego dokładnie i aspirowały do pewnych i tematów, i rzeczy materialnych. Wiolka dostała się do firmy, gdzieś tam cały czas się pięła, a ta Gośka próbowała za nią gonić i cały czas jej dogonić nie może, więc myślę, że to jest taka wieloletnia przyjaźń po prostu, która w przypadku takich dwóch egoistek no gdzieś tam się łamie z powodów materialnych właśnie. Właśnie pojawiło się takie pytanie, dlaczego Wiolka nie lubi się z Gośką? Co się stało przez te lata, że dawne przyjaciółki się nie lubią? I to pewnie jest kwestia tego jednak, tej rywalizacji z tego, co... Tak, myślę, jak najbardziej tak. Dobrze. Tak to bywa między kobietami. Zwłaszcza takimi bardzo charakternymi. A czy Gośka może w Brzyduli 2 będzie w jakimś związku z kimś, oczywiście poza panem Hu, ale czy będzie w ogóle coś w tę stronę szło, jeśli chodzi o postać rozbudowaną, czy ona gdzieś tam coś zaiskrzy do kogoś, czy możemy się spodziewać? Tego jeszcze nie wiemy.
tak jak mówiłam, są określone ramy tego, co się gdzieś tam wydarzy, natomiast serial pisze się w miarę na bieżąco i to wszystko jest takie płynne. Ja myślę, że to też zależy od tego, co widzowie będą chcieli gdzieś tam zobaczyć i mają gdzieś tam trochę wpływ na to, że pewna postać jest, drugiej jest troszeczkę mniej. Więc ja myślę, że to jest kwestia sugestii i można to na pewno w jakiś sposób zaplanować. To właśnie od razu dopytam, czy na planie, czy aktorzy rozmawiają o naszej grupie, czy w ogóle pani słyszała o naszej grupie, tej największej, która na bieżąco śledzi, analizuje dosłownie wszystko, każdy napis, ubranie. Słyszałam, że wyłapujecie błędy. Tak, tak, to też. U nas trwają bardzo burzliwe dyskusje właśnie na tematy różne. Nawet śmieliśmy się, że gdy był wątek Uli i Artura, to rzuciliśmy hasło, he, 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 jeszcze się okaże, że Ula będzie w ciąży z Arturem i wtedy, gdy to przyszło, to niektórzy grupowicze, gdy przyszedł ten wątek w ogóle, że może coś takiego być, to grupowicze powiedzieli, że ja już tu więcej nic nie piszę, boję się, że to zaraz będzie. Po prostu piszcie więcej gośki. A to, o tak, gośka jest Myślę, że to jest tak, że w dzisiejszych czasach to się dosyć mocno pozmieniało. Internet ma jednak bardzo duży wpływ, te wszystkie i platformy, to, że możemy zobaczyć serial wcześniej przez internet, nie tylko w telewizji, że jest duży kontakt przez Instagram, przez Facebooka, gdzie ten kontakt jest w zasadzie nasz jakiś taki na bieżąco. My wrzucamy, co się dzieje na planie, wy od razu to wyłapujecie i no, gdzieś tam przenikają się bardzo te światy. Kiedyś jak była tylko telewizja, my byliśmy ze szklanym ekranem i to było niedostępne. A teraz to wszystko jest takie bardzo, bardzo się przenika. Więc myślę, że jak najbardziej jedni rozmawiają o drugich i trzeba uważać na to, co się mówi. Dobrze. A czy tak w ogóle pani się zdziwiła, jak dostała propozycję grania Gośki bardziej jako rozbudowana postać? Czy spodziewała się w ogóle pani, że Gośka będzie miała... Czy Gośka namiesza aż tak bardzo? To znaczy tak, ja w momencie, kiedy dostałam propozycję, żeby wrócić, gdzieś tam ja się dopytywałam też o to, czy ta moja postać wróci, bo tak jak mówiłam, bardzo, bardzo chciałam wrócić do tego serialu. No to w zasadzie zaproponowano, żebym wróciła i że gdzieś tam ten wątek będzie rozwijany. Ja myślę, W pierwszej bryduli też on miał być troszeczkę chyba bardziej rozwinięty, ale są czasami pewne czynniki, które wpływają na to, że pewne wątki nie mogą się rozwinąć ze względu na terminy, ze względu na to, że ktoś odchodzi, ktoś przychodzi i to jest takie właśnie płynne. I tutaj jak się wchodzi do serialu, to nigdy się nie myśli o tym, czy ten wątek będzie tylko epizodyczny, czy dosyć duży, na każdy chce zagrać większy, więc mówię, jakoś nie zastanawiałam się nad tym, czy oni to bardziej rozbudują, czy mniej. Liczyłam na to, że bardziej. Rozumiem. A czy ma pani informację na ten temat, bo wiem, że ma pani mało czasu na oglądanie Brzyduli 2, ale czy zauważa pani, że sceny są jednak powycinane, że jakieś to, co dobrze wyszło, jednak zostało ucięte i nie znalazło się w odcinku? Czy da się to odczuć? Czy nie wie pani za bardzo na ten temat? Powiem szczerze, że nie wiem, dlatego że nie oglądam na bieżąco. Rozumiem. Nie śledzę tego. To później się okaże. To później się okaże. Natomiast myślę, że na pewno są osoby, które się znają na tym trochę lepiej. Pilnują tego, żeby to dobrze wyglądało w całości. Czasami jak pewne sceny są wycięte albo pewne wątki gdzieś tam nie mieszczą się w odcinku, to nie dlatego, że ktoś to robi specjalnie, tylko dlatego, że może to nie pasuje do całości albo Po prostu. Po prostu. Tak, rozumiem. A czy powrót Gośki po 11 latach był trudny? Ciężko było wejść w tą rolę? Czy ona jednak była troszeczkę
łatwiejsza, dlatego że jednak budowała ją pani nieco od początku, można powiedzieć, bazując na tych właśnie krótkich scenach i rozmowach Wiolki z Gośką. Czy to było trudne? Chyba nie. Ja myślę, że jakoś tak to trochę naturalnie wyszło przez jakieś takie bardzo, bardzo mi pomaga na pewno kostium i to, jak te postacie wyglądają. I Gośki, i Wiolki, i gdzieś tam, że to jest też to odbicie. Na pewno to jest takie znaczące i to bardzo buduje tą postać. Jest to też tak napisane, że nie jest ciężko wejść gdzieś tam w ten klimat, więc wydaje mi się, że nie, że gra mi się to całkiem naturalnie i fajnie. Właśnie, a propos kostiumów, makijażu i tak dalej, jak długo trwa charakteryzacja na Gośkę? Zazwyczaj charakteryzacja na planie trwa około godziny. Tak jest to zazwyczaj zaplanowane. Godziny, czasami półtorej godziny, to w zależności od tego, ile mamy czasu. Czasami jak mamy więcej czasu i się zagadamy, to trwa to trochę dłużej. Ale generalnie taka charakteryzacja trwa około godziny. Ona nie jest jakaś specjalna, ponieważ to jest po prostu makijaż. To po pierwsze, po drugie jesteśmy w określony sposób czesane. Ja mam dopiętą treskę po prostu na tego wielkiego koka, więc tak naprawdę to jest w miarę normalny makijaż. No tak, sam strój też dużo robi, bo pewnie stroje są już po prostu posegregowane do odcinka, do sceny danej konkretnej. Czy jednak ma pani wpływ na te stroje? Sugeruje pani na przykład, że dzisiaj ta pantera, a nie ta. No to za to też są odpowiedzialni ludzie, którzy to robią. Natomiast no, na pewno mierzymy pewne rzeczy i zastanawiamy się, czy ja przede wszystkim też mam się dobrze w tym czuć i gdzieś tam to ma być, to ma mi pomagać, nie przeszkadzać. Więc mierzymy gdzieś tam patrzymy, co jest lepsze, natomiast no, są dziewczyny, które są odpowiedzialne za kostiumy i jest w miarę przygotowane w jakieś takie określone ramy. Możemy czasami pokombinować, ale generalnie to jest przygotowane. No tak. Z tego, co właśnie widziałam chyba wczoraj czy przedwczoraj na pani story na Instagramie, to właśnie było zdjęcie ubrań i one są jednak inne, ale w jednym stylu i to chyba też jest ważne. No i jeszcze zwłaszcza, że czasem Gośka musi być w ubraniu Violetty, żeby... Tak, tutaj czasami robi się większy problem, bo mamy trochę inne proporcje, ale generalnie na tym na początku bazowaliśmy, że to były jednak kostiumy Wiolki, a potem Gośka dostała swoje. Rozumiem. No ale te kostiumy są bardzo dobre. Jeszcze kiedyś zauważyliśmy, że przynajmniej w Żyduli 1 wyłapaliśmy, że stroje często były ze sobą bardzo dobrane. Załóżmy, że krawat pasował do bluzki Violetty, na przykład Sebastiana i coś w ten deseń właśnie, że jednak to jest na tyle przemyślane, że to się miło później ogląda. To myślę, że ten serial ma być kolorowy, ładny, on jest przecież w jakiś sposób o modzie, więc tak. Też te stroje się trochę pozmieniały, również stroje Violetty, ona w tym momencie jest szalona, ale powiedzmy sobie szczerze, elegancka, to nie jest tak, że kicz. Coś, to już nie jest kicz. To nie jest już taki kicz, to już jest w jakiś sposób określone i zaplanowane. I, no i tak jak Wiolka, to jej Gośka no, próbuje trochę nadgonić. No, nie zawsze jej się to udaje. Czasami nie wygląda to aż tak dobrze jak Violetty, ale stara się. A jak się pani pracuje z panem Hu? Aktorem, nie pamiętam dokładnie jak on się nazywa, ciężko mi zapamiętać, więc skrócę po prostu z panem Hu. Pan Hu jest no, bardzo specyficzny, ale bardzo śmieszny i taki
On jest wiele lat w Polsce, ma polską żonę, młodą polską żonę i jest zabawny i taki, jak to określić, no fajnie nam się gra w tym towarzystwie chińskim, jest zabawnie. Rozumiem. A czy wie Pani coś na ten temat? Czy dobrze celujemy? Bo kiedyś Pan Filip Bobek powiedział, że jedna z postaci nie miała być komediowa, tylko tak wyszło. I czy to nie był przypadkiem Pan Hu? Czy on był pisany od początku jako postać komediowa? Czy... Ja myślę, że akurat Pan Hu... A może chodziło o Brzydule 2, tak? Tak. Właśnie, że ktoś po prostu nie był aż tak pisany na komediowo, ale wyszło jak wyszło, że jest bardzo komediowy. I tak właśnie się domyślamy, kto to mógł być. No może, bo właśnie... podpytam. Dobrze, dziękujemy. A jak się u Pani pracuje na planie ogólnie? Czy jest to sama czysta przyjemność, czy jest jednak czasami to męczące w takim sensie, że na przykład coś jest długo, są warunki, jakie są, zwłaszcza jeśli chodzi o epidemię, pandemię? A, pandemię, myślałam, że zimę. Zimę też. Zimę też. To znaczy tak, powiem szczerze, że ja miałam dosyć długą przerwę, ponieważ urodziłam dzieci, trochę z nimi siedziałam w domu, potem urodziłam jedno, potem drugie i miałam taką lekką przerwę w tej pracy jednak, więc dla mnie powrót na plan, jak długo bym nie musiała siedzieć i jak długo pracować, jak ciężko, bardzo mnie cieszy. I jeszcze się nie nacieszyłam do końca tym, że... Przepraszam, że jednak wróciłam w końcu do pracy, więc nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, ciężkich i męczących i nadal sprawia mi to ogromny fan i jestem przeszczęśliwa, że pracuję. Natomiast na pewno jest po pierwsze dużo ciężej w zimie, dlatego że ja mam większość scen jednak plenerowych i bardzo często... No jest po prostu zimno, my gramy w takich kostiumach, no niezbyt zimowych jest zimno, jest tak nieprzyjemnie. Też malujemy się, ubieramy się w autobusach do tego przystosowanych, więc to jest taki pewien dyskomfort, jeśli chodzi o zimę. Jeśli chodzi o pandemię, to... My jesteśmy testowani, mamy mierzoną temperaturę i to jest taka niedogodność. Natomiast pracujemy bez maseczek, bo nie gramy w maseczkach, nie jesteśmy w ten sposób zabezpieczeni, bo po prostu byście nas nie widzieli. Chociaż widziałam chyba w Klanie, że grają w przyłbicach. W niektórych tak. Gdzieś tam mi się to tak obiło o oko. Tutaj nie czujemy tego dyskomfortu. Na pewno dyskomfort bardzo duży czuje ekipa, która cały dzień spędza w maseczkach, w zabezpieczeniu i to jest bardzo uciążliwe. Natomiast ja nie czuję jakiegoś nie czuję jakiegoś dużego dyskomfortu związanego z pandemią. Nie wiem, coś mi się tutaj wyłączyło. To nic, to jest, że przedłużone mamy za darmo. Okej, dobrze. Więc nie czuję, nie czujemy na co dzień tego, że pracujemy w takich specyficznych warunkach. Początek, kiedy wróciliśmy do pracy, rzeczywiście był dosyć duży stres po tym pierwszym lockdownie, kiedy wszyscy byli tacy trochę przerażeni tym, że jesteśmy blisko siebie, że jesteśmy bez maseczek, że każdy może się zarazić. W tej chwili jest taka sytuacja, że większość aktorów jest już po koronawirusie. Przeszło tę chorobę i czujemy się z tym trochę bezpieczniej. Więc nie odczuwamy tego tak na co dzień, powiedzmy sobie szczerze. A jeszcze tak naprawdę w
w momencie, kiedy wróciliśmy po wakacjach na plan. To były też specyficzne warunki, bo co chwilę była jakaś kwarantanna i wtedy rzeczywiście to było uporczywe, ponieważ te dni się bardzo zmieniały, nic nie można było sobie zaplanować. Cały czas ktoś gdzieś chorował, więc bardzo często zdarzało się tak, że po jednym dniu zdjęciowym znowu były 2 tygodnie kwarantanny, więc to było uporczywe. W tej chwili już to wszystko się uspokoiło, tak jak mówię, dużo osób już przeszło koronawirusa, dużo osób ma przeciwciała i nie chorują ludzie tak bardzo już, więc jest inaczej. A czy właśnie było bardziej kiedyś odczuwalne, czy w ogóle było odczuwalne to, że z pewnych scen trzeba było zrezygnować, dlatego że na przykład no, nie udało się wejść do jakiegoś miejsca, bądź to miejsce zostało przekształcone na izolatorium. Były jakieś takie niespodzianki scenariuszowe, że coś trzeba było odwołać? Powiem szczerze, że tego do końca nie wiem, bo no każdy tam, tak jak mówiłam, każdy na planie jest odpowiedzialny za pewne rzeczy. Myślę, że planując pewne przestrzenie, jednak ludzie, którzy zajmują się obiektami, sprawdzali, do których mogą wejść, do których mogą nie wejść. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, bo rzeczywiście dosyć dawno nie graliśmy w apartamencie pana Chuj. Nie wiem, jak to wygląda teraz w hotelu. Może z tego względu właśnie trochę jest go mniej. Nie mam pojęcia, powiem szczerze, jak to wygląda obiektowo. Myślę, że jeżeli jest to obiekt wynajęty do pracy, to jest to troszeczkę inaczej. No, inaczej ma się rzecz na przykład z hotelami, tak jak wspomniany konkurencyjny serial. Ja tam jednak jeżdżę spać i tam był na przykład problem z hotelami, więc to jest większy problem niż obiekty. Jednak dużo rzeczy też jest skręcone na hali, więc też zabezpieczonej, odciętej od miasta, więc też po prostu jest łatwiej. A jeszcze wracając do tematu Brzyduli 1, bo wspomniała Pani, że była na castingach do roli Wiolki, tak? Tak. Jak wyszło, że została Pani Gośką? No ja myślę właśnie, że dlatego, że nie zostałam Wiolką, zostałam Gośką. Ale czy to było... Czy był też casting na Gośkę, czy... Nie. Czyli możliwe, że ta postać została dodana? Tak, aha. Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej, że im się to spodobało po prostu. Czyli takie dwie Wiolki jakby, taki miks. Coś to super. Wiolka i trochę bardziej przesadzona Wiolka. Tak, dokładnie. A czy miała Pani jakiś własny pomysł na kontynuację Brzyduli 2? Czy Pani myślała o tym przez te lata? Jakoś wracała do tego, zwłaszcza bardziej pewnie po zakończeniu Brzyduli 1, jak było na świeżo? To znaczy, ja generalnie chyba nie do końca wierzyłam, że to jednak powstanie. Bo to naprawdę był dosyć duży szok, że jednak się udało. Więc nie myślałam o tym. Rozumiem. A jeśli miałaby Pani sobie wybrać postać, którą chciała zagrać, w jakimś serialu, jakąś konkretną scenę, taką, w której mogłaby się Pani wykazać, takie Pani jakby aktorskie marzenie, to co to by było? Może jakaś rola jakiejś postaci? W sensie moje marzenie aktorskie, co chciałabym zagrać, tak? Tak. Czy w serialu, czy w ogóle? Czy generalnie wszędzie po prostu, tak jak gdzie chciałaby Pani zagrać, tak naprawdę, że byłoby to Pani takie, to jest to. Myślę, że różne role chciałabym zagrać i fajnie jednak, kiedy gra się role, które są wyzwaniem w jakimś stopniu. Na pewno bardzo marzy mi się jakaś większa, dramatyczna rola. W tej chwili ja już zaczynam grywać bardziej mamusie niż dziewczyny, więc myślę, że to jest taki
przeskok trochę w głowie, muszę sobie to trochę przestawić, bo jednak kiedy przez całe życie gra się amantki i takie kobiety, które gdzieś tam intrygantki, o tak, intrygantki, amantki, kochanki i tak dalej, to jest troszeczkę ciężko myśleć o tym, że jednak się starzejemy i dojrzewamy i jednak już nie jesteśmy dziewczynami, tylko kobietami. I myślę, że dla mnie dużym wyzwaniem i byłaby taka właśnie dramatyczna rola dojrzalszej kobiety. To chciałabym, to mi się marzy w tej chwili, żeby zagrać. Czyli coś trochę jak Ula? Nie, może trochę. Bo na razie jest, może trochę jest tak. Dużo dramatów właśnie w Uli. Tak. Mimo wszystko. A czy nie denerwuje pani, że postać Gośki jest jednak pisana głównie na stereotypach? Czy jednak to jest takie fajne do zagrania? No myślę, że to chyba na tym polega trochę sukces tego serialu, że te postaci są przerysowane gdzieś tam i że to nie jest taki normalny świat. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach, kiedy ten internet jest tak dostępny, kiedy wszyscy żyjemy instagramowym życiem innych ludzi, kiedy możemy je zobaczyć w zasadzie prawie na żywo, jednak gdzieś tam ten wykreowany świat takich komediowych postaci jest ciekawy dla widza, tak mi się wydaje w tej chwili, że jednak to takie normalne życie mamy z każdej strony i oprócz swojego w domu, gdzie trochę osiedliśmy i nie biegniemy już tak wszędzie i jesteśmy bardziej w domu i jesteśmy bardziej skupieni na swoim życiu, no to ten taki wykreowany ciekawy, kolorowy świat jest po prostu interesujący. No dokładnie, mogłabym się pod tym podpisać, że jednak przedobrzenie musi być w postaciach. Czyli jeśli chodzi o scenariusz, to nie ma pani na przykład informacji, jak zakończy się ta cała historia w ogóle, czy wie pani na przykład, jak skończy się historia Gośki, to jeszcze nie zostało napisane, czy jednak jest takie, jakby do czego się dąży w tym scenariuszu? Znaczy, gdzieś tam do czego dążymy, mniej więcej wiemy, mamy gdzieś tam zakreślone te postaci, natomiast nie znamy poszczególnych scen i odcinków. Ale tego to ja nie mogę zdradzić. Nie, no oczywiście, ja tylko pytam, czy to jest jednak takie już wiadomo po co się to gra, czy jednak na bieżąco po prostu jest scenariusz, bo nas interesuje bardzo, czy jakby jest już jasne zakończenie serialu, jak on się skończy, czy jest już wiadomo w jaki sposób to będzie skończone, jak się potoczył po prostu, jak się zamknął losy wszystkich bohaterów. Wątki. Tak, tak. Myślę, że gdzieś tam tak, ale jeszcze w jakiś sposób chyba nie do końca. Taki szkicny jest. Tak. A co by pani zmieniła w Gośce, gdyby pani mogła coś zmienić albo dodać, ująć? O, ja każdej mojej postaci dodałabym dużo więcej serca dobrego. bo gdzieś tam fajnie gra się złą postać, kiedy wie się o tym, że ona ma drugie dno i takie dobre podłoże. Więc to na pewno gdzieś tam fajnie by było, gdyby ona w pewnym momencie się trochę przełamała, zmiękła i trochę zmieniła. To na pewno zawsze jest dosyć ciekawe. Więc chyba to. A czy z Gośką nie jest trochę tak, że ona jednak nie chce do końca być taka zła i działać przeciwko Wiolce? Czy to nie jest tak jakby trochę jakby przekomarzanie się takie, robienie sobie na złość, ale jednak... Myślę, że to jest jednak, że ona jednak gdzieś tam tą swoją Wiolkę kocha i lubi i ona jest dla niej takim trochę wyznacznikiem i
I ona dąży do tego, żeby być taka trochę jak ona. I myślę, że przez zazdrość i przez to, że jej się gdzieś tam do końca aż tak nie udaje, dlatego się trochę mści. Natomiast ona jest dla niej takim wyznacznikiem tego, kim by chciała i jak by chciała i po co. Czyli jednak jest trochę dobroci w gośce. Odnaleźliśmy. Próbuję to przebrnąć. A teraz właśnie nawinęło mi się jeszcze pytanie. Ojejku, czy ja sobie je przypomnę w nawiązaniu. Chwileczkę, rozmawiałyśmy na temat Gośki. A właśnie, czy będą jakieś sceny z Gośką, Wiolką i Angelicą? Oj, to by było dopiero zabawne, prawda? No właśnie. No myślę, że musimy gdzieś tam pomyśleć i głośno o tym mówić. Super by było, bo to już naprawdę to by była po prostu taka mieszanka, że myślę, że... Wybuchowa. Tak, bo generalnie właśnie z perspektywy widzów to właśnie mimo, że te postacie są bardzo podobne i oparte na tym samym, że one przekręcają pewne słowa, że są takie, jednak idą w taki troszeczkę kicz nawet w tych strojach, takie wiadomo, te panterki i tak dalej, to jednak one są wszystkie różne i one są tak bardzo ładnie zarysowane, że na przykład Angelica nie wchodzi w Violettę aż tak bardzo, jest inna, tak samo Gośka niby ją udaje, ale jest jednak, inaczej się zachowuje właśnie, jest widać jakby ten charakter, że jest inna. Jest no to jest nam bardzo miło w takim razie, że tak się udało to gdzieś tam pokazać i oddzielić. No, one wszystkie są przerysowane, to jest taki wspólny mianownik, natomiast każda gdzieś tam ma inny charakter rzeczywiście. Tak, właśnie fajnie się to ogląda, jeśli to nie jest jakby wzlane w jedną postać, która po prostu, jedną postać grają trzy osoby. No to bardzo mi miło w takim razie. A czy możemy się spodziewać, że w najbliższych odcinkach nadchodzących Gośka jeszcze bardziej namiesza, będzie jej jeszcze więcej niż do tej pory, bo my teraz jesteśmy... Właśnie na jakim etapie jesteśmy w tej chwili? My jesteśmy teraz na etapie mniej więcej, że... 78. Tak, że Gośka się pojawiła, Violetta jakby chce już ją dopaść, ale jeszcze jej nie dopadła. To jeszcze trochę się podzieje, tak. To jeszcze się trochę podzieje. Czyli będzie takiego... więcej Gośki. Będzie trochę więcej. Czyli możemy liczyć na to, że będzie to wyjaśnione w ogóle, dlaczego pan Hu wziął tą Gośkę, o co chodzi, bo my na tę chwilę nie wiemy właśnie, dlaczego ona ma być nową twarzą. Nie, to wszystko dąży do tego, żeby się wyjaśnić. To dobrze. Tak. To dobrze, bo my bardzo lubimy, gdy są jakieś wyjaśnienia. A czy Gośka, czy może pani w ogóle to zdradzić, czy Gośka zobaczy... pozna prawdę o chujanie W i jakby przejrzy na oczy? Chyba nie mogę tego zdradzić. Rozumiem. Dobrze. Zmienimy pytanie. Jak chciałaby pani, żeby zakończyła się historia Gośki? Jakby pani miała taką możliwość sama napisać jej ostatnie sceny, po prostu co się z nią stanie? Chciałabym, żeby osiągnęła w końcu jakiś swój cel i do którego dąży i osiągnęła pełnię szczęścia, cokolwiek to dla niej znaczy. Rozumiem, czyli... Czy taka odpowiedź jest wyczerpująca, czy nie? Znaczy, przez moment rozmowy rozumiem właśnie, o co chodzi, żeby Gośka... Okazała się, że jest w niej dobroć i żeby ta dobroć do niej wróciła, jeśli miałabym to tak podsumować. Czyli żeby jej się poukładało po prostu tak naprawdę. No dokładnie. Tylko ciekawe, czy Gośka jednak woli to, czy pieniądze. Też rozmyślamy nad Violettą, czy ona aż tak kocha pieniądze, żeby dać sobą manipulować do tego stopnia, że Hu Jan Wu płaci jej za wszystko dosłownie. To już jest pytanie do Violetty. I to stricte Violetty. Tak, tak. A czy Gośka będzie miała styczność na przykład z rodzeństwem Febo, bądź osobami z firmy? Czy ona w ogóle się w tej firmie pojawi jakoś? Czy to będzie bardziej wątek pomiędzy nią a Gośką i Hujanem?
Tak naprawdę to na razie się tam nie pojawia. Parę razy się tam wybiera i jedzie, ale nie dojeżdża. Więc póki co nie. Póki co w zasadzie nie. W zasadzie nie. W firmie się nie widzą. Rozumiem, dobrze. Ale na planie ma pani styczność ze wszystkimi aktorami, czy jednak to są strony tak, takie dzielne? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej się to bardzo fajne. Często mijamy w garderobie, w make-upie. Jest wspólne flow? Oczywiście, że jest. Super. Z wieloma osobami się znamy bardzo, bardzo długo, jednak i to są takie znajomości naprawdę wieloletnie. Wczoraj spotkałam się na przykład z Kasią Ankutowicz, z którą się nie widziałam naprawdę jako was 7 lat. W międzyczasie dzieci. To jest w ogóle śmieszne, bo tak jak z Łukaszem Garlickim. Wiele lat temu, jak spotykaliśmy się na planie, mieliśmy zupełnie inne tematy. Teraz rozmawiamy i pokazujemy sobie swoje dzieci. To jest zabawne. Ojej, znowu mi pytanie uciekło, ale dobrze, bo się wsłuchałam bardzo. Bo właśnie miałam powiedzieć, że to widać nawet, że jest flow pomiędzy aktorami. Nawet widać to później w scenach, tak nam się przynajmniej wydaje. Albo to jest tak bardzo dobra gra aktorska, że nie widzimy. Ja myślę, że w ogóle sukcesem wielu scen filmów, seriali jest to, że jednak są normalnie, zazwyczaj kiedy są pieniądze, duże pieniądze na produkcję pewnych rzeczy, są robione próby, gdzie ci ludzie się poznają, jeżeli to jest nowy serial. Są próby różnych rzeczy. W niektórych wielkich serialach, kiedy są sceny na przykład łóżkowe, ci ludzie tygodniami, miesiącami ćwiczą ze sobą, są specjalne choreografie stwarzane do tego, żeby ludzie się do siebie przyzwyczaili, poznali swoje ciała, swój dotyk. I generalnie efekt, który jest później na ekranie, jest bardzo, bardzo widoczny, więc w momencie, kiedy są skromniejsze warunki, a ludzie się długo znają, lubią ze sobą pracować, myślę, że to się bardzo przekłada. Rozumiem. No to właśnie ciekawe jest. No jednak trzeba się poznać faktycznie dotykiem, czy obecnością, bliskością. Faktycznie. A jakie ma pani dalsze plany zawodowe? Czy jest już pani w jakimś nowym projekcie? Czy coś się szykuje na najbliższy czas? Coś nowego? Czy jednak na razie jest trzeba dokończyć to, co się zaczęło? Tak, to jestem w tej chwili w tych dwóch projektach, ale powiem szczerze, że biorę udział w różnych castingach, więc zobaczymy, jak to się skończy, bo tak naprawdę bardzo dużo projektów, które gdzieś tam miały dojść do skutku, nie doszły ze względu na koronawirusa, na COVID. Więc to wszystko się zmienia, jeśli chodzi o filmy fabularne, też ich jest dużo, dużo mniej. Więc w tym niepewnym czasie generalnie bardzo się cieszę, że jestem w tej chwili w tych dwóch produkcjach i jak one się skończą, to będziemy dalej myśleć. Ale w międzyczasie cały czas biorę udział w castingach do nowych projektów. Rozumiem. Mamy teraz pytanie właśnie na czacie. Z jakimi osobami na planie najlepiej pani się gra oprócz Violi, oprócz Małgorzaty Soch? Takie najbardziej wyczekuje pani scen z kimś lub spotka? Chyba nie myślałam tak o tym w ten sposób. Jakoś z wszystkim mi się gra dobrze, powiem szczerze. No właśnie sobie teraz myślę, że wspominam właśnie prosto w serce bardzo, a propos tego, że było tam tak dużo aktorów, czy Filip Bobek, czy też nawet kurier się powtórzył prosto w serce, taki, który jest brzyduli.
czy no Małgorzata Socha, to myślę, że to też fajnie oddziałuje pewnie, że to się tworzy taka wspólna historia, bo przecież Prosto w serce było nagrywane niedługo po Brzyduli chyba. Tak, no to był następny serial po Brzyduli. Tak, tak. Czyli tak. pewnie było miło wrócić w to jednak wszystko. Tak, no, do to tej znaczy, samej to w ogóle ja tak naprawdę przez to, że grałam cały czas. O, widzę teraz po Majce. Jeszcze Majka była w międzyczasie. A Majka była w Krakowie, bo to rzeczywiście było tak robione kiedyś, że jeden serial był robiony w Warszawie. Gdzieś tam jak on się kończył, to następny się zaczynał w Krakowie, w tym krakowskim oddziale TVN-u. Potem z powrotem, jak ten w Krakowie się kończył, był robiony w Warszawie i tak to się przeplatało. I później był taki, nie pamiętam, który serial w Warszawie był ostatni, no ale w zasadzie ostatnim w Krakowie jest ten Zakochani po uszy, gdzie troszeczkę zmieniła się ta struktura, bo one gdzieś tam jednak były dosyć podobne w konstrukcji. No i Singielka w Warszawie. O tak, Singielka w Warszawie, a potem byli Zakochani. No i ta Brzydula niby teraz znowu wróciła. I wiem, że TVN szykuje znowu nowy serial w krakowskim oddziale. Czy może pani wie coś na temat, czy to będzie serial właśnie podobny, jeśli chodzi o to, czy to będzie bardziej tematyczne, coś w stylu bardziej Prawo Agaty, czy bardziej coś... Nie, to są właśnie, myślę, że to jest taki bardziej chyba właśnie dzienny projekt. O, to super, fajnie widzieć. Także będzie na pewno powstawał nowy serial. Natomiast do czego chciałam wrócić... Nie wiem, chyba to Filipa Bobka. On jest cudowny, ja uwielbiam, jak jest na planie. No właśnie, mieliśmy z nim też zlot i było naprawdę fantastycznie, bo nie spodziewaliśmy się w ogóle, że będzie można tak fajnie porozmawiać z aktorami tak po prostu na luzie, bez jakichś właśnie... No takich... my jesteśmy normalnymi ludźmi. Tak, właśnie to zauważyliśmy. Ojejku. Miałam jeszcze właśnie pytanie, ale właśnie... Tak, bardzo ciekawie się pani słucha, że bo czasami wylatuje z głowy. Tutaj właśnie widzę, że seriale Singielka, Julia w Krakowie, Majka. Tutaj my oglądaliśmy praktycznie wszystko. Po Brzyduli i tak dalej. No te krakowskie seriale też mają gdzieś tam podobną obsadę, prawda? No tak, to właśnie fajnie jest z tym. Ojej. A ja wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że jak byłam pierwszy raz na hali, ja mówię, rzadko tam jestem bardzo, bardziej częściej gram w plenerze, to po prostu ogromny sentyment bo to jest ta sama hala, w której kręciliśmy Prosto w serce. Ten sam make-up, ta sama kuchnia, w której gdzieś tam dosyć dużo czasu spędzałam na tej hali i teraz tam się dużo lepiej jedzie, bo jest zrobiona obwodnica, więc po prostu tylko pomijając to, jak weszłam po prostu na tą halę, to było takie... No jednak minęło to 10 lat, ale to jest tak ogromny sentyment do tego wszystkiego. To niesamowite, fajne uczucie. Mało tego, ostatnio byłam tam nawet ze swoimi dziećmi, bo nagrywaliśmy postsynchrony i musieli pojechać ze mną i byli przeszczęśliwi, że zwiedzili halę i poznali reżysera i aktorów. Więc to było jeszcze tym bardziej takie fajne uczucie, że wróciłam tam i pokazałam im to wszystko, taką część historii. Rozumiem. Ale pewnie jeszcze a propos dzieci, to Gośka, tak jak Wioletta, jest pewnie matką dzieci starszych od siebie. Całkiem możliwe. Właśnie, podczas seriali krakowskich przeprowadzają się Państwo na jakiś czas, czy tam dojeżdżają? Mamy pytanie w czacie. Nie, no to znaczy tak, główna obsada, która jest tam rzeczywiście bardzo, bardzo często, w tej chwili to się bardzo...
Poznałam ostatnio na. A tutaj jest cały czas czat, ja tego nie zauważyłam. Tak, jest, jest. Poznałam częściowo dzieci. Główna obsada jest tam przez jakiś czas, ale zazwyczaj jeździ. W momencie, kiedy się zaczynają, te, zaczynał się serial krakowski, to wszyscy jeszcze pracowali w międzyczasie w teatrach oczywiście, więc no, rzeczywiście to jest jeżdżenie w tą i z powrotem. My dużo czasu spędzamy ostatnio w pociągach. Był taki moment, kiedy nie jeździliśmy pociągami, bo wszyscy, bo produkcja się bała i TVN nas woził w ogóle. Przyjeżdżał po nas kierowca, zabierał gdzieś tam po kolei z Warszawy i wiózł do Krakowa. Więc zazwyczaj po prostu jeździmy w tą i z powrotem. Bardzo często jest tak, że ja jadę rano, gram i wracam wieczorem albo poprzedniego dnia i wracam na następny dzień. I bardzo często jest też tak, że gram w Warszawie i na następny dzień jadę do Krakowa i gram tam i wracam. Więc no raczej się nie przeprowadzamy, tylko jeździmy i w momencie, kiedy ktoś gra dużą rolę, to często jest wynajmowane po prostu mieszkanie, a czasami w hotelu, bo tak jest wygodniej. Jednak to jest absorbujące bardzo, takie przemieszczanie się pomiędzy dwoma miastami, mimo wszystko. Na pewno, aczkolwiek dojazd do Krakowa w tej chwili jest bardzo dobry, jeździ gondolino, także jest okej. Okay. A jeszcze właśnie przyszło mi do głowy takie pytanie, czy dotyka Państwa na planie hejt? Czy on jest taki, że jednak jest obecny, czy przejmujecie się tym, że jest dużo negatywnych komentarzy, no bo jednak przeważnie te negatywne są pisane częściej dlatego, że ludzie są tacy, jacy są, wolą jednak napisać coś złego niż dobrego. Ja myślę, że gdybyśmy... Gdybyśmy się przejmowali tym wszechobecnym hejtem, to byśmy zwariowali. Po prostu jakbyśmy siedzieli, czytali, zastanawiali się nad tym. Ja staram się nawet nie polemizować, bo szkoda energii. Naprawdę warto tą energię spożyć na coś dobrego, nie złego. Tak mi się wydaje, że to nie ma po prostu... Oczywiście czasami jak nas coś bardzo dotyka albo chcemy wyjaśnić pewne rzeczy, to może i czasami jest lepiej coś wyjaśnić. Natomiast na co dzień myślę, że ludzie, którzy w ogóle żyją na świeczniku, no po prostu nie czytają odporni. Albo starają, tak, są po prostu odporni. Bo gdyby wszystko nas dotykało, to myślę, że no tak. Wszyscy bylibyśmy teraz na leczeniu. Niektóre słowa są właśnie bardzo raniące. Z tego, co widzimy, my dbamy na grupie, żeby jednak nie było aż tak dużo, chociaż często też damy się ponieść emocjom, zwłaszcza, że no, ten serial jest bardzo emocjonalny mimo wszystko. Tam się dużo dzieje i wywołuje ogromne emocje wśród widzów. Dosłownie każda scena po prostu to jest coś, co emocjonuje i coś, co przeżywamy, analizujemy. Z drugiej strony fajnie, no bo gdzieś tam pracujemy też po to, żeby... Fajnie, że potrafimy wyzwolić takie emocje, no bo na tym polega ta praca, żeby jednak ktoś przeżywał pewne rzeczy, prawda? Żeby pokazać je w taki sposób, żebyście wy uwierzyli w to, że one są prawdziwe, te emocje. Tak, rozumiem. Tutaj widzę pytanie jeszcze raz o przygodę w Żyduli 1, aczkolwiek już to właśnie omówiłeś. Generalnie to były castingi i na tych castingach poznałam się z Wojtkiem Smarzowskim. On zaczynał pierwszą Żydulę w ogóle, tak jakby zrobił format, to się tak mówi, że określa jakieś takie ramy, jak ma to być robione, w jaki sposób i jak ma to być prowadzone. No i Wojtek Smarzowski był przy większości tych castingów. Później zaczynał też Prosto w serce, więc to było takie bardzo fajne, bardzo miłe spotkanie, które później zaowocowało następnymi serialami. Rozumiem. Mamy też tutaj właśnie pytanie, czy są jakieś szanse, czy nawet jakieś takie mini przecieki, mini rozmowy na ten temat?
czy brzydula, czy Znaczy, może... ja myślę, że my jesteśmy jeszcze cały czas na bieżąco tutaj w tej brzyduli. Jest w tej chwili 70. który odcinek? No na 78, tak? W dodatku, tak? Jakoś tak. No to powiem szczerze, że jeszcze przed nami jest 100 odcinków, więc całkiem sporo. Więc myślę, że na razie nikt nie myśli o tym, co będzie dalej. Rozumiem. A właśnie przypomniało mi się, o co miałam dopytać. Czy ma Pani jakieś, posiada Pani informacje na ten temat, czy serial, czy będzie przerwa wakacyjna, bo jednak jak liczymy, to wydaje się, że on jeszcze zahaczy o jesień, jeśli chodzi o końcówkę, bo mamy 100 odcinków mniej więcej do czerwca. Nie mam pojęcia, jak to będzie zrobione, powiem szczerze. Przez to, że wydarzyły się na świecie takie rzeczy, które się wydarzyły, no to bardzo, bardzo często te plany się pozmieniały. To tak samo jak w Zakochanych my zrobiliśmy tak jakby sezon do przodu, on nie został puszczony na wiosnę, dopiero na jesień został puszczony. I tutaj też myślę, że oni w jakiś sposób muszą się zabezpieczyć, no bo nie wiadomo, co się wydarzy. Straszą nas też trzecią, mimo szczepień straszą nas trzecią falą. Jeszcze pierwsza się nie skończyła. No to, tak, natomiast nie wiemy, co się wydarzy i myślę, że będziemy kręcić, póki będziemy mogli i żeby być właśnie, żeby mieć to zabezpieczenie, żeby te odcinki mogły polecieć. Mhm. Ale jak to się odbędzie, nie mam pojęcia. No mówię, no to wszystko się dzieje na bieżąco w tej chwili. A czy jest jakaś zaplanowana bliska przerwa w kręceniu odcinków, na przykład z powodu nawet świąt, czy pogody, czy na przykład trzeba będzie coś dokręcać bardziej, jak już będzie wiosennie, czy coś już o tym wiadomo? Nie, na razie to wszystko jest robione na bieżąco. Pracujemy i w weekendy, i w ciągu tygodnia, więc tak naprawdę no, świąteczna przerwa na pewno jakaś będzie, tak myślę. Pewnie my jej jakoś tam nie odczujemy w odcinkach, bo to jednak... Nie, myślę, że nie. Mamy nadzieję. My walczymy o każdy odcinek. Nie, na pewno nie, na pewno nie. No w tej chwili wszystko idzie na bieżąco. Tak jak mówię, no dużo ludzi przeszło już chorobę, więc jakoś trochę się to poukładało. Dużo większy problem był na jesień rzeczywiście, kiedy były cały czas przystoje. A czy, tak sobie pomyślałam, czy jeśli by teraz spadł pomysł na kontynuację prosto w serce, co byłoby nieco abstrakcyjne, to czy byłaby Pani... uradowana z tego powodu, gdyby Gośka, druga Gośka wróciła na plan tej ekipie? No, ja myślę, że ta druga Gośka to już by była zupełnie inna Gośka. No, jeszcze z tą Gośką jest tak, że gdzieś tam mogę ją grać w jakiś sposób podobnie i kontynuować. Tak tam myślę, że po 10 latach jednak tamta Gośka miałaby i rodzinę, i jakieś swoje doświadczenia, i byłaby to zupełnie inna kobieta już. To może to jest właśnie ten pomysł, żeby powstała kontynuacja prosto w serce, gdzie Gośka będzie właśnie tą dojrzałą kobietą, którą będzie można zagrać. Dramatyczną. Mam nadzieję, że ktoś to usłyszy i pomyśli sobie, a o, prosto w serce jeszcze, kontynuacja została nam do zrobienia. Tak. Chociaż ja też ubolewam. Fajnie, że te seriale gdzieś tam cały czas pamiętacie i wspominacie, i że ktoś chciałby je dalej oglądać. Nie przez obsadę aktorską, tak mi się wydaje, bo one wszystkie są właśnie dlatego, że ci aktorzy się w nich pojawiają, to one są takie połączone ze sobą. Nawet widzimy te takie przemycanie niektórych rzeczy z brzyduli, na przykład do prosto w serce, z prosto w serce do innych seriali. To jest bardzo fajne jednak, to tak się łączy, miło to się ogląda i wyłapuje. Fajne. Tak, dokładnie. I jeszcze pomyślałam teraz właśnie prosto w serce, kontynuacja. Znowu zgubiłam wątek, coś dzisiaj nie mogę się skupić. Właśnie chodziło mi o prosto w serce. A właśnie, że ubolewamy nad tym, że prosto w serce zostało ucięte, jeśli chodzi o odcinki, bo z tego co wiem, to miało być ich więcej zdecydowanie, tylko że niby tak, oficjalność nie była dosyć dobra, aczkolwiek ja uważam, że no to... Nie było jakoś tam źle. Ja nie pamiętam już, jak to się wtedy skończyło. No na pewno pokrzyżowało się parę rzeczy. Ja też pamiętam, że miałam taki moment, kiedy ten wątek się jeszcze bardziej rozwinął i wtedy
Wtedy trafiłam do Tańca z Gwiazdami i ciężko było też to wszystko jednak pogodzić, więc oni troszeczkę musieli zmniejszyć ten wątek. Ania Mucha zaszła w ciążę i też gdzieś tam te losy się jej postaci inaczej potoczyły, niż miały się potoczyć. Więc to wszystko jakoś tak... Tak się złożyło, natomiast to, że się skończył ze względu na oglądalność, to nawet tego nie pamiętam. To możliwe, że to była jakaś plotka, tak mi się wydaje. Przynajmniej ja przeczytałam taką informację, wtedy pamiętam, że to był jakiś tam główny powód, bo właśnie, ale ja jej nie odczułam, bo wydaje mi się, że to jednak był bardzo dobry serial. Zwłaszcza, że dużo osób wróciło do niego po Brzyduli, a gdy skończyła się licencja, wszyscy rzucili się na Singielkę, więc teraz no tak. Singielka po prostu płonie na playerze, z tego co wiem. No, nawet nie wiedziałam. Nawet nie wiedziałam o tym, że się skończyła licencja, kurczę. No właśnie tak, to było jakoś niedawno. Pamiętam, że dużo osób pisało na naszej grupie, że oglądało sobie prosto w serce i nagle na przykład 40 odcinek obejrzany z dnia na dzień, po prostu koniec licencji i ludzie, pomóżcie mi, co się wydarzyło dalej, bo chcę wiedzieć. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o Brzydulę, nie będzie cięć w odcinkach, aby właśnie pandemia też nie wpłynęła na to, bo liczymy na te chociaż 180. Nie, no myślę, że to absolutnie będzie, one są zakontraktowane, więc będzie 180 odcinków. No a jeśli chodzi o Prosto w Serce, to ja po prostu nie pamiętam, jak to się skończyło, szczerze mówiąc. I myślę, że to też był taki moment, kiedy mocno internet zaczął wchodzić w telewizję i gdzieś tam ta oglądalność w telewizji była... Zupełnie inna niż na początku, kiedy te seriale się tworzyły. Więc z tego co widzę, że tutaj 2,6 miliona. O, więc widzę, że to musiała być dobra plotka o tym, że to się wszystko zakończyło. Bo kiedyś pamiętam, że taki artykuł czytałam. Bądź też właśnie były takie informacje. No ale nieważne, szkoda, że się skończyło. Aczkolwiek dobrze, że jest Brzydula, która też właśnie, też jest zauważalne, że jej oglądalność jest inna niż kiedyś, bo jednak player ma branie piątki, zwłaszcza przez te premierowe, a później jednak wygodniej jest teraz jednak, myślę. Jest wygodniej. No, samo to, że możemy zobaczyć sobie w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu, nawet na telefonie. Ja po prostu pierwszy raz ostatnio jadąc do Krakowa obejrzałam film na telefonie, pierwszy raz w życiu. I miałam zasięg prawie przez całą drogę, co było dosyć dziwne. Więc rzeczywiście w tym momencie... Teraz tak naprawdę ludzie mają częściej czas, żeby siedzieć przed telewizorem, bo jednak jest zdalna nauka i zdalna praca, no ale mamy dużo różnych obowiązków, powiedzmy sobie szczerze, więc jest to wygodne, że możemy zobaczyć i w komputerze, i na telefonie, i na tablecie, i gdziekolwiek chcemy. Rozumiem. Kiedy chcemy. Mamy jeszcze pytanie, czy nie było w planach na przykład 230 odcinków ponad, tak jak było w pierwszej części, czy coś powiedzieli? Tak. Czy to od razu było 180? Znaczy z tego, co wiem, na razie jest pomysł na 180 odcinków. Może to będzie... ja myślę, że jest wszystko w rękach widzów. Jeżeli serial będzie miał oglądalność, będzie lubiany i będziecie chcieli oglądać, to ludzie będą chcieli oglądać, to nic straconego. Tak mi się wydaje. Właśnie wydaje mi się, że jeżeli serial będzie kontynuowany jesienią, bo tak raczej się nie uda tych odcinków skończyć, bo na wakacje wątpię, czy wejdzie lepiej będzie przytrzymać widza, z tego co mi się wydaje, na jesień, żeby skończyć, więc może wtedy jeszcze właśnie te odcinki będą na przykład zaplanowane więcej, jeśli będziemy w wakacje siedzieć i brzydula. Może tak. Tak, dokładnie. Właśnie ktoś napisał, że wybłagamy o 230 odcinków. Petycję będziemy pisać najwyżej 10 lat, tak jak pomiędzy Brzydulą 1 a Brzydulą 2 i może się uda. Chyba nawet więcej niż 10, chyba tam z 12 minęło, nie? Tak. No dlatego to był szok w ogóle, jak my się dowiedzieliśmy. Często były jakieś informacje, że jakiś serial ma wrócić, coś tam, jakaś kontynuacja i później to jakoś tam się nie odbywało. No i właśnie jak Brzydula była, to było takie, kurczę, ale jak już było... to pewne, jak już aktorzy zaczęli potwierdzać te informacje, no to my byliśmy po prostu w wielkim szoku, że to będzie i to były po prostu
powrót, jeden wielki powrót fanów brzyduli, bo je się nagromadziło. Po prostu było nasze święto, brzydule, tak. To było święto narodowe dosłownie, a drugie święto było, jak się okazało, że nie będzie przedświąteczne na playerze. To już w ogóle była euforia. Fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Chciałby coś, o coś jeszcze dopytać, bo wydaje mi się, że i trzy, jak wyszedł odcinek 75, trzecie? 4K, jak wyszedł wtedy przez przypadek. Nie wiem, czy pani słyszała o tym? Nie. Bo player miał wrzucić, były tam właśnie małe problemy, dlatego że nie zgadzały się liczba odcinków w telewizji, bo player był do tyłu po tej przerwie właśnie świątecznej. I były 4 odcinki przez styczeń, no i miał być 5 odcinków któregoś tygodnia. I miały być 4 odcinki w tygodniu, ale była taka pomyłka drobna, ponieważ player udostępnił 5 odcinków, tylko że ten 5 na 4K, czyli tak jakby w oddzielnej kategorii. No i dogrzebaliśmy się do tego odcinka i obejrzeliśmy go po prostu. To znaczy, no tak naprawdę tylko sobie ten odcinek wzięliśmy, ale i tak on był później w następnym tygodniu tylko jeden, więc mieliśmy po prostu potem znowu 4. Aczkolwiek to była taka niespodzianka dla nas, że dogrzebaliśmy się, udało się obejrzeć, chociaż ciepło, nie miłosiernie. To wszystko dosyć skomplikowane. Tak, tutaj właśnie ja jestem sama pod wrażeniem, bo naprawdę prowadzę tę grupę, a widzę, że ludzie są tak kreatywni, oni wszędzie widzą, dosłownie jak coś się pojawi w internecie, jakieś zdjęcie, jakiekolwiek z odcinka, po sekundzie jest na grupie, gdzie ja jeszcze nie zdążę nawet... Też to zauważam, tak? To prawda. Tak, to jest bardzo szybkie. Ja bym prosiła o relację z planu do naszego gościa. Właśnie, chcemy więcej relacji z planu. Okej. Okay. Ja tak długo miałam w ogóle dosyć duży problem z Instagramem i nadal jest to dla mnie dosyć duży problem, żeby nagrywać pewne rzeczy, szczególnie nagrywać. Mnie jednak troszeczkę to rozprasza, jak jestem na planie. I trochę się głupio czuję z tym, że siedzę i mówię do telefonu, ale no postaram się. No. Ale... Nikt tego źle nie odbiera, my uwielbiamy po prostu relacje z planu, naprawdę, wszystkie, nawet jeśli chodzi o makijaże, o zdjęcia, jakiekolwiek, nawet widoku zza okna. Dobra, postaram się. I tutaj widzę jeszcze ciekawe pytanie, gdyby pani mogła wybrać inną rolę zamiast Gośki i Violetty w Brzyduli, to kogo by pani chciała zagrać? Ule. Ule? Tę dramatyczną. Rozumiem. Czyli teraz tak naprawdę to jej problemy. A czy generalnie uważa pani, że Brzydula 2 wyszła? Czy dobrze się przyjęła? No myślę, że skoro tutaj jesteście, skoro ludzie gdzieś tam obserwują, piszą i tak wyłapują i się interesują i czekają, to chyba tak. Jeszcze muszę zapytać, bo nie, jak zapomnę, to sobie nie daruję. Czy widziała pani nasze memy? Czasem tak, czasem. Teraz na pewno będzie fala memów z Gośką, to możemy już obiecać. No. A jeszcze jak będzie jej więcej, to na pewno będziemy mieli materiał, z czego robić. Właśnie dziewczyny robią te memy i jestem pod wrażeniem, bo wydaje mi się, że niektóre memy już tak przeszły nawet do ekipy, że jednak oni... mają wydźwięk jakiś na planie. Na przykład jak Marek jako gibon był właśnie. Nie słyszała. No to czekam. To na pewno. Czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć, pozdrowić, zadać pytanie? Możecie włączyć mikrofony już. Wszystko serdecznie. Czy wyczuwa pani taką samą atmosferę teraz na planie Brzyduli 2, jak na planie Brzyduli 1? No ja myślę, że chyba jednak chyba jest jednak jeszcze fajniej, ze względu na to, że jeszcze bardziej się znamy i czujemy się pewniej w całej tej sytuacji. Tak mi się wydaje, że jesteśmy starsi, dojrzalsi, więcej przeżyliśmy, więcej tych seriali gdzieś tam razem jednak, no bo tak jak sami zauważyliście, jesteśmy po
pobrzyduli było to prosto w serce, gdzie ta obsada był i Filip, i Gośka. Więc gdzieś tam się zacieśniły te więzi. Jest coraz przyjemniej. I to właśnie widzę też pytanie, czy znała się pani z panią Sochą przed Brzydulą 1? Bo czuć super chemię, to faktycznie czuć. Tak, znałyśmy się nie jakoś bardzo dobrze, ale tak, znałyśmy się. Już nawet nie pamiętam, gdzie mogłyśmy się poznać, bo jednak funkcjonujemy obydwie dosyć długo i nie pamiętam, gdzie się poznałyśmy, szczerze mówiąc. Mogłaby pani... ale to było na pewno przed Brzydulą. A czy mogłaby pani zdradzić, jaka jest pani Małgorzata Socha prywatnie? Czy ona jest podobna do Violetty? Bo jesteśmy bardzo ciekawi tego, bo niestety nie mamy możliwości za bardzo zaprosić. Musicie ją zaprosić. Znaczy zapraszamy, tylko że właśnie wydaje mi się, że... Nie ma czasu. Tak, jednak. Czy jest podobna trochę do Violetty? W sensie takim... Właśnie dobre pytanie. Sposobu bycia bardziej, bo ostatnio widzieliśmy właśnie materię. Sposobu bycia nie. Chyba nie. Chyba sposobu bycia absolutnie nie. A poczucie humoru? Czy bawią ją jej teksty? Myślę, że dla niej jej teksty w serialu są w tej chwili niezłą łamigłówką. To jest rzeczywiście bardzo ciężka praca, pracować cały dzień z takim tekstem, bo on nie jest normalny. Człowiek ma jakoś tam poukładane w głowie to, jak się mówi po polsku, a tutaj to wszystko jest na odwrót i to jest bardzo ciężka praca, to co ona robi. Naprawdę, ja ją podziwiam. No my również właśnie, generalnie wszystkich aktorów, no bo to jednak jest takie wejście w tą rolę i takie jej przerysowanie, że naprawdę to jest, to widać, że to jest naturalne, ale to przecież jest ogrom pracy, no na przykład tak. Jeśli chodzi nawet o postać Gośki, no to no ona, tak jak już wspominałam, że ona jest tak pięknie zarysowana, tak konkretna, że ona ma po prostu jedne ramy i ona jest dokładnie Gośką przez cały czas. Ja na przykład jak widzę Gośkę, to ona w ogóle mi się nie kojarzy z Violettą, bardziej jeśli chodzi o stroje, tylko właśnie z taką naprawdę inną taką kobietą, która chce koniecznie w nią wejść, ale jest całkiem inna, ma całkiem inne wartości. To fajnie, że to się udało. Ja przeczytałam, że widać duży progres w naszej grze. No super, dzięki. No, uczymy się całe życie tak naprawdę. Całe życie się rozwijamy i też na tym trochę polega ten zawód. To nie bez przyczyny nawet najwięksi amerykańscy aktorzy cały czas się szkolą, biorą udział w warsztatach i gdzieś tam to, jak często się trenuje granie i gdzieś tam pracę ze swoimi emocjami i z sobą, jest bardzo, bardzo istotne w tym zawodzie, więc fajnie, że widać gdzieś tam tą naszą pracę. Ja myślę, że to też jest kwestia doświadczeń i tego, co w życiu przeżyliśmy, że to gdzieś tam jest jakieś takie drugie dno i że to jest ciekawe. A jak się rozpoczęła pani przygoda z aktorstwem? Dawno, dawno temu. Moja przygoda z aktorstwem w zasadzie zaczęła się od dziecka. Ja od dziecka byłam na scenie, od dziecka brałam udział w różnego rodzaju konkursach recytatorskich. Teraz jest bardzo śmieszna teraz sytuacja w ogóle na planie, ponieważ spotkaliśmy się, nie wiem, czy wy kojarzycie reżyserów Brzyduli teraz obecnie, którzy są. Jednym z nich jest Marcin Bortkiewicz. Jest to w ogóle mój bardzo, bardzo dawny, z czasów jeszcze nawet chyba przedlicealnych, ja chyba jeszcze nie byłam nawet w liceum, a może na samym początku. My się znamy w ogóle z konkursów recytatorskich. On jest z Słupska, jestem ze Szczecina i jeździliśmy po różnych konkursach recytatorskich, w których braliśmy udział.
On na początku był takim moim guru, bo on na początku grał. Ja go obserwowałam. Później był w jury konkursu, który ja wygrałam, jesiennego konkursu, ogólnopolski jesienny konkurs recytatorski, organizowany właśnie w Szczecinie. I on był wtedy w jury, więc to po prostu my się znamy z bardzo, bardzo dawnych czasów, że ta historia jest bardzo... bardzo długa i gdzieś tam od dziecka właśnie pierwsze kroki na scenie, w teatrze, potem jeszcze w liceum zagrałam w filmie Eddie, potem też w karierze Nikosiadyzmy i to wszystko jakoś tak się no już bardzo, bardzo długo ciągnie. Ja zawsze chciałam grać, chciałam być aktorką i to było wszystko powiązane i cały wolny czas spędzałam na różnego rodzaju właśnie warsztatach, kółkach i innych rzeczach, więc tak to się zaczęło. I całe życie po prostu była pani. Tak, tak, miałam drobną właśnie przerwę w momencie, kiedy zostałam mamą. No i bardzo mi tego brakowało, dlatego jestem tak bardzo szczęśliwa, że wróciłam. Brakuje mi też teatru, no ale to z tym musimy poczekać. No właśnie miałam pytać o teatr. Tak, to z tym musimy poczekać, jak to wczoraj Kasia Ankurowicz, to jest bardzo śmieszna w ogóle postać, ona jest to mega zabawną osobą. Jak wczoraj to tak strasznie i okrutnie zabrzmiało, ale nazwała to świętej pamięci teatr. Więc no, wszyscy chyba czekają, aż... Zresztą mam wrażenie, że chyba o godzinie 11 miała być konferencja prasowa i mieli... Ktoś właśnie napisał, że otwarta od 12 lutego. Teatry? Z tego, co widzę. O, proszę, no to właśnie. Ale kina tylko 50%. No to kina nas nie interesują. Tak, wszystko otwierają teatry. Wszystko lozują, oprócz fitnessów i basenów i siłów. No to nie tak super. Ja wczoraj widziałam grafikę, gdzie pan... Tak, dokładnie otwarli. Od 12, tak? Tak, tak. Od kolejnego do piątku. Super. O, będziemy to... mogli się udać do kina lub teatru. A do restauracji? Nie, możemy gdzieś pojechać, ale nie możemy... Chyba nie, ale nie wiem, nie. Teraz sprawdzę. Mi bardzo brakuje knajp, bardzo to ubolewam. Ja uwielbiam jeść, znaczy oprócz tego, że jestem całe życie na diecie i staram się jeść zdrowo i uważać na to, co jem. To hotele także otwierają. O, właśnie. Teatry i kina, hotele. Czyli będzie można się... A stoki narciarskie? No, to pewnie latem. Chciałby się śnieg zostanie jeszcze. Proszę? Stoki też otwierają, tylko ciekawe, czy śnieg zostanie jeszcze. No więc właśnie. W górę razem sztuczny. No. A czy woli pani grać w teatrze? Czy w serialu? Czy to są dwie różne bajki? To są dwie różne bajki. Dawno nie grałam w teatrze, ale to jest zupełnie inny... No i jest inaczej, no jest kontakt z widzem, znaczy teraz to też jest wszystko pewnie też będą duże restrykcje pewnie w teatrach, więc też będzie inaczej. Natomiast w teatrze na bieżąco buduje się daną historię i jest się w tych emocjach na bieżąco. Tutaj jednak gramy wyrywkowo różne sceny. Inaczej się też troszeczkę gra do kamery. Też jest bardzo dużo czynników, które nas ograniczają. To jest praca ze sprzętem, więc jesteśmy ograniczeni światłem, pozycją, tym w jaki sposób możemy mówić głośniej, ciszej. Jesteśmy podpięci do sprzętu, mamy mikroporty, mikrofony, no ale przede wszystkim mamy też ograniczone pole ruchu bardzo często i bardzo często wy tego nie widzicie, ale my mamy wyznaczone pozycje, w których musimy stanąć i nie możemy zasłaniać się, żeby nie zasłonić sobie światła, które jest na nas ustawione. Więc to wszystko jest takie dosyć skomplikowane i dlatego też tak bardzo trudne i męczące, bo oprócz tego, że trzeba pamiętać i tekst, i być w danej postaci, być w danych emocjach, to jeszcze te wszystkie techniczne rzeczy wchodzą w grę, o czym nikt w ogóle nawet nie myśli, prawda, oglądając.
więc zupełnie inaczej się gra przed kamerą niż na scenie, gdzie mamy pewną swobodę ruchu. Oczywiście musimy mówić głośno, wyraźnie i raczej w stronę widza, natomiast mamy większe pole grania. A właśnie jeśli chodzi o scenariusz, jeszcze teraz tak sobie pomyślałam, czy dostaje Pani scenariusz, to Pani uczy się go dosłownie na pamięć, czy to jest bardziej kwestia tego, że się go czyta, a później podczas grania on przychodzi sam? Czy to jest tak jak właśnie trochę jak z wierszami? Nie, no musimy się nauczyć na pamięć. Oczywiście na pewno dużo łatwiej uczy się takich bardziej logicznych kwestii, które gdzieś tam są w naturalnym języku, to są naturalne i gdzieś tam nie są połamanym językiem i przekręconym. Natomiast to musimy nauczyć się tego, co mamy napisane. Czyli ewidentnie. Słowo w słowo. Słowo w słowo. No, oczywiście są momenty, kiedy się te teksty zmienia na bieżąco, czy ucina troszeczkę, czy coś dodaje, czy coś zamienia. Natomiast na pewno musimy pamiętać o tym, że kiedy gramy, to gramy najpierw w szerokich planach, potem w bliskich i musimy być powtarzalni, więc musimy powtarzać to samo, więc jeżeli coś zmienimy, to musimy powtórzyć to ze zmianą, więc trzeba to cały czas pamiętać, więc tak naprawdę tekst musi być nauczony na pamięć. Nie możemy sobie wymyślać tego tekstu. Rozumiem. A często się zdarza, że mają Państwo ściągi? Na przykład jakieś kartkę. Ja się zawsze zastanawiam właśnie. Czasami jest tak, że jest jakiś tekst, którego po prostu nie możemy zapamiętać. I czasami jest tak, że jest jakiś, na przykład jakaś taka ściąga, gdzieś tam ja pamiętam, jak grałam w jakimś serialu, po 100 lat temu, chyba w Plebanii jeszcze, i tam grałam w takim biurze i my często przy tych biurkach siedziałyśmy. Ja tam czasami nie mogłam zapamiętać pewnych początków, na przykład zdań, to gdzieś tam na małej karteczce miałam napisany początek albo pierwsze słowo, albo dwa słowa. Mhm. Natomiast tak, żeby cała jakaś ściąga, no to raczej nie. Bo ja się właśnie często zastanawiam, jak widzę bohatera na przykład z książką, czy coś takiego, czy ta książka jest wypełniona po prostu tym tekstem, czy to jednak jest... Nie, raczej chyba nie. Chyba, że są jakieś takie teksty, które czytamy, czy z komputera, czy z książki, czy z gazety, to czasami możemy sobie je gdzieś tam napisać, to możemy coś takiego zrobić, no ale generalnie jeśli chodzi o takie ściągi, które gdzieś tam czy wiszą, czy gdzieś są poprzyczepiane, to nie. Kiedyś raz w życiu zdarzyło mi się grać z pewnym bardzo znanym aktorem, który miał tekst na prompterze, ale myślę, że to było bardzo niewygodne. Bo człowiek się nie może skupić na tych wszystkich innych rzeczach, o których mówiłam. Rozumiem. Chciałam właśnie zadać pytanie i znowu sobie myślami odleciałam. Do tego promptera wyobraziłam to sobie. A, już wiem. Czy mogłaby Pani zdradzić coś, co nie byłoby takie, że będą musieli Panią zabić za to? A propos tego, co będzie z Gośką? Coś takiego, taką mało. Znaczy, to myślę, że ja nie wiem, co ja mogę mówić, czego ja nie mogę mówić, więc nie chcę mówić, żeby później nie było na mnie, więc nie mogę powiedzieć. Ale coś przeczytałam w jakimś serialu, bym chciała zagrać zagranicznym albo polskim. Ja bardzo bym chciała, też jednej rzeczy zapomniałam. Bardzo, ale to bardzo chciałabym zagrać w jakimś filmie, serialu. Kostiumowym. O. Bardzo, bardzo mnie to... nie mogę powiedzieć jara. Rozumiem. Chciałabym bardzo. No tak, to jednak jest coś całkiem innego. Tak. Dobrze. W takim razie bardzo dziękujemy Pani za obecność i za poświęcony Dziękuję czas. Bardzo. Bardzo miło się rozmawiało i na pewno jeszcze zaprosimy Panią do nocy. Jeszcze mnie też było bardzo, bardzo miło i bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona i mam nadzieję, że
że to, co zobaczycie dalej, to też sprawi wam przyjemność i że będzie tego więcej, 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 więcej. Piszcie, mówcie, może będą więcej pisać. Tak, tak. Będziemy na pewno walczyć o Gośkę. Będziecie walczyć o Gośkę, super. Fajnie, cieszę się. Ja bardzo. Do zobaczenia w takim razie. Dobra, to dziękuję bardzo w takim razie i do zobaczenia. Zrobię wam jeszcze zdjęcie. Mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkamy. Ja mam nadzieję, że uda się zorganizować też zlot na żywo, jak już będzie to tylko możliwe. No fajnie by było, prawda? Kurczę. Tak, oczekuję bardzo. No może przyjdą takie czasy, że jednak że się uda. Zrobiłam wam zdjęcie. Dobrze, pozwoliliśmy. Dobra, pa. Dzięki bardzo. Miłego dnia. I dużo zdrowia. Wzajemnie, dziękujemy. Dzięki. Miłego dnia, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.